Cześć, tu Asia Domagała, a to jest kanał Angielski Kompas. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, pamiętaj, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco z każdym odcinkiem. Dzisiaj przygotowałam dla Was 8 zamienników pewnego bardzo popularnego wyrażenia. Jestem przekonana, że nie jeden raz powiedziałeś kiedyś: jestem bardzo zajęty w języku angielskim. Nie możesz czegoś zrobić, nie możesz gdzieś przyjść, nie możesz z kimś się spotkać, dlatego że jesteś bardzo zajęty, czyli po angielsku I'm very busy. Ale jest przynajmniej 8 sposobów, żeby powiedzieć to inaczej, bardziej zaawansowanie. Zapraszam zatem do oglądania tego odcinka. Numer 1 będzie bardzo podobny do wyrażenia, które mamy w języku polskim, ponieważ w języku polskim też często mówimy: mam pełne ręce roboty. I po angielsku powiemy: my hands are full. My hands are full. Czyli po prostu mam pełne ręce, dosłownie. Zamiast powiedzieć I'm very busy, my hands are full. I'm sorry, I can't do that today. My hands are full. Mam pełne ręce. Numer 2 to I've got a great deal to do. Zamiast powiedzieć I'm very busy, można powiedzieć, że mam bardzo dużo do zrobienia, mam dużo roboty. I've got a great deal to do. I'm sorry, Jane, I can't walk your dog today. I've got a great deal to do with my own work. I've got a great deal to do, czyli po prostu mam dużo roboty. Muy, muy humility and... Jar Jar, I don't wish to hold you up. I'm sure you have a great deal to do. Of course, milady. Numer 3 to zamiennik samego sprzymiotnika busy, bo zamiast busy możemy na przykład powiedzieć I'm very, czyli bardzo, albo I'm pretty, całkiem, occupied. I'm very occupied today, or I'm pretty occupied, I'm sorry, I can't do that for you today. I'm pretty occupied with my own papers. Jestem całkiem zajęty, albo bardzo zajęty, very occupied, bardzo zajęty, albo pretty occupied, całkiem trochę zajęty, czymś innym. Zamiast busy, occupied. Numer 5, jeżeli układałabym swój osobisty ranking tych 8 wyrażeń, myślę, że to właśnie, które za chwilkę powiem, byłoby na drugim miejscu, zaraz po swamped, bo numer 5 to I've got a lot on my plate. Czyli dosłownie, jakbyśmy to tłumaczyli, mam bardzo dużo na swoim talerzu. Czyli mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Jestem zajęta. I've got a lot on my plate currently. I'm sorry, I can't help you with your project. I've got a lot on my plate as well. Mam bardzo dużo roboty. Jestem bardzo zajęta. I'm very busy. Możemy powiedzieć I've got a lot on my plate currently. I'm sorry. I'm branching out. I'm starting import-export company. Very exciting stuff. I got a lot on my plate, you're lucky I'm here. Numer 6 to również podobne wyrażenie do polskiego: jestem zawalona, w domyśle czymś, na przykład pracą, papierami, projektami, zadaniami. I'm snowed under with projects, for example. Jestem zawalona na przykład projektami. I'm snowed under with a lot of other tasks to complete today. Jestem zawalona innymi zadaniami, które muszę dzisiaj dokończyć. Zamiast I'm very busy, I'm snowed under with. I tutaj kończymy dowolną rzeczą, którą jesteśmy zajęci, która nas zajmuje. I'm very busy, I'm snowed under with. Numer 7. W języku polskim mamy również podobne wyrażenie, tylko że używamy troszeczkę innej części ciała, żeby określić ten idiom. I tak w języku polskim powiemy: siedzę w czymś po uszy, mam pracy po uszy. No to po angielsku powiemy po oczy. I'm up to my eyes in something. Jestem po oczy w czymś. Nie po uszy, tylko po oczy. Na przykład I'm up to my eyes in work. Jestem po uszy w pracy. Or I'm up to my eyes in those projects. I really need to finish them today. Jestem po uszy w tych projektach, naprawdę muszę je dzisiaj skończyć. Zamiast I'm very busy with those projects, I really need to finish them today, możemy powiedzieć I'm up to my eyes
with those in those projects. I can't, guys. It's a bad time. This one thought the Xbox was chocolate. I'm up to my eyes in it. Lauren thinks it's my fault. Numer 8 to nie do końca synonim I'm very busy, ale często jeżeli na przykład chcemy powiedzieć jestem bardzo zajęta, mam też inne rzeczy do zrobienia, no to po angielsku też mamy takie bardzo zgrabne wyrażenie na to, idiom, który brzmi I've got other fish to fry, czyli dosłownie mam też inne ryby do smażenia. A można też powiedzieć bigger fish to fry, albo większe, albo inne. I've got other fish to fry, I'm very busy, można powiedzieć oczywiście, ale możesz też powiedzieć I've other fish to fry, I'm sorry, I can't do that for you. Mam też inne rzeczy do zrobienia, nie mogę tego dla ciebie zrobić. I've got other fish to fry, sorry. Mamy zatem 8 różnych zamienników wyrażenia I'm very busy w języku angielskim. Wszystkie 8 są albo idiomami, albo po prostu synonimami tego wyrażenia. Nie ma oczywiście nic złego w mówieniu very busy, ale jeżeli chcesz brzmieć lepiej, bardziej zaawansowanie, no to możesz nauczyć się jednego z tych, a najlepiej wszystkie te wyrażenia. Mamy zatem My hands are full, I've got a great deal to do, I'm very or pretty occupied, I've got a lot on my plate, I'm snowed under, I'm up to my eyes in something, and I've got other fish to fry. To było właśnie te 8 zamienników wyrażeń zamiast I'm very busy. Naprawdę dużo ładniej będziesz brzmiała, jeżeli użyjesz jednego właśnie z tych 8 wyrażeń. Jednak pamiętaj, że wysłuchanie tego odcinka nie sprawi, że od razu zaczniesz ich używać i będziesz je pamiętał. Dlatego zapraszam Cię do karty pracy, którą przygotowałam do tego odcinka. Link do pobrania karty pracy jest w opisie do tego odcinka, także pobierz kartę pracy, ona znajduje się na stronie www.angielskikompas.pl w dziale darmowe materiały. Pobierz kartę pracy, wykonaj pracę domową, żeby utrwalić, zapamiętać i nauczyć się tych wyrażeń, aby potem używać ich rozmawiając po angielsku. Do roboty zatem, bo nic samo się nie zrobi. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.